Witajcie, jesteśmy dzisiaj na zalewie w Opusce. Jest to taki zbiornik rekreacyjny, utworzony właśnie niedaleko mojego Dynowa. Przyszła jesień, zrobiła się temperatura dość niska i mamy zamiar połowić karasi. Specjalnie do tego, na jesienne łowienie, wzięliśmy karasia lina z serii Top Class. Jest to w przeciwieństwie do Top Golda, gdzie tam jest zanęta słodka, na bar w kierunku właśnie słodkich aromatów zrobiona. Ta zanęta jest zanętą ziołową i myślę właśnie, że na takim zimnym łowieniu będzie odpowiednia. Z racji tego, że Opuszka jest dość płytkim zbiornikiem, a o dużym areale i na środku jest wyspa. Kiedy tutaj zaczyna wiać wiatr, woda zaczyna płynąć dosłownie jak na rzece. Mamy dość spory udział. Użyjemy kompozycji ziemi torfowej z gliną rzeczną River Strong. Myślę, że jak pomieszamy dwie właśnie ziemię z gliną razem, to wtedy uzyskamy taką dość spoistą mieszankę, która będzie nam dawała czarną smugę, świetnie będzie trzymała nasze przynęty zanętowe, a do tego będziemy w stanie postawić ją w miejscu i żeby nie zabierało nam jej prąd. Zobaczcie, tu macie frakcję zanęty. Jest ona grubsza, widać w niej pojedyncze łupki ziaren, do tego posiada piękny ziołowy zapach i taki lekki brązowy kolor. Po namoczeniu jest dość spoista, ale myślę, że będzie się pięknie obsypywać. Na dzień dobry, Franek zrobił 4 kule zanęty z gliną pół na pół i 4 kule ziemi z robakami. I z tego zaczniemy. Jest jakiś 1,60 m wody. Dno twarde, trochę zarośnięte. To jest jeden z tutejszych karaśków. Zaczynają się od 100 gram, do 1,5 kg dorastają. Ja dzisiaj będę łowił federem. Na zestaw tak zwany niesportowy, klasyczny helikopter. Pokażę Wam zaraz, jak jest zbudowany. Zestaw zbudowany jest bardzo prosto. Na kawałku żyłki strzałowej 0,25 jest zrobiona na końcu skrętka. Założone są dwa stoperki powyżej, tak jak tu widzicie, i założony pomiędzy nie krętlik. Chodzi o to, że przy łowieniu na wietrze albo przy dalszym dystansie zestaw musi swobodnie tutaj poruszać się dookoła żyłki głównej. Jest to wykorzystanie z bardzo klasycznego zestawu helikopterowego, którym łowi się karpie. Świetnie umożliwia on dalekie rzuty po prostu bez splątania zestawu. Niestety nie nadaje się do łowienia sportowego, gdyż mamy tutaj blokadę, ale do łowienia amatorskiego jest to świetny zestaw. Zakończyliśmy nasze łowienie. Zobaczcie. To są właśnie. Właśnie takie są kranksy tutejsze. Welonek. Wypuszczamy rybki. Zmykamy do domu, bo się robi zimno. Jak widzicie, Top Class linkaraś o zapachu ziołowym. Na jesienne karasie jest idealną zanętą.